prezentuje, jak napisać program, który będzie dodawał liczbę 10, napisaną odsiętnie, do danych w obszarze pamięci zewnętrznej RAM. Będę to wykonywał w takich blokach, czyli podam długość obszaru i adres początku obszaru, no i będzie się to wykonywało w pętli na n, napisano w rejestrze R2, na n tej długości tego obszaru. Zacznę od ustalenia tego adresu początkowego. Zatem do rejestru dptr rozkazem mow dptr skopiuję adres początku tego obszaru zapisany szesnastkowo. Możemy tam wrzucić jakieś dane testowe. Zatem skopiujmy do akumulatora jakąś liczbę, powiedzmy 10 szesnastkowo i wrzućmy go pod ten adres, który jest przechowywany w rejestrze dptr. Stosuję takie adresowanie pośrednie, czyli kopiuję nie do rejestru dptr, tylko do adresu w pamięci zewnętrznej, który ten adres jest przechowywany właśnie w rejestrze dptr. Rejestr dptr jest dwubajtowy, ponieważ adresy w pamięci zewnętrznej są adresowane dwubajtowo, nie jednobajtowo, ponieważ jest ich na tyle dużo, że nie wystarczyłoby na jednym bajcie kombinacji do ustalenia tych adresów. Jednocześnie, co zaznaczam, że ta wartość jest jednobajtowa. Adres jest dwubajtowy, bo jest dużo tych bajtów, ale obszar w pamięci to jest jeden bajt. No i do tego miejsca w pamięci przekopiuję rejestr akumulatora. W kolejnym obszarze, w kolejnym bajcie, czyli teraz inkrementuję dptr, będzie 8001. Tam będę sobie kopiować, będzie sprawniej. Tam sobie wrzucę na przykład FF, tak żeby zobaczyć, czy działa przepełnienie. Jeżeli zapisujemy coś szesnastkowo samymi literami, to trzeba tutaj dorzucić 0. No i wyznaczymy sobie długość tego obszaru. No tutaj jest zapisane dwie wartości, ale spróbujmy na przykład na 3, na długości obszaru równej 3. Kolejny ten adres powinien być równy 0, jeżeli nie namierzyliśmy w poprzedniej części programu nic. Więc długość obszaru wstawimy sobie jako 3. No i inkrementowaliśmy, więc ponownie zapiszmy sobie wartość rejestru dptr, ten adres początku obszaru na 8000, zapisane 16. To jest taka konfiguracja wstępna, żeby nam się łatwiej, żebyśmy mogli w ogóle patrzeć, czy ten program działa. Teraz przejdźmy do samego algorytmu, który będzie dodawał liczbę 10. Najpierw musimy sprawdzić, czy ta długość obszaru jest różna od zera. No bo jeżeli jest równa 0, to nie ma do czego dodawać. Żeby wykonać takie sprawdzenie, skopiujmy wartość akumulatora, rejestru R2 do akumulatora. I teraz skorzystamy z rozkazu sprawdzającego jump if 0, czyli ten rozkaz sprawdza, czy w akumulatorze jest 0. Jeżeli jest 0, to przejdź do jakiegoś adresu w programie, przeskocz do jakiejś etykiety. No tutaj taką etykietę dodamy na przykład 0, tak sobie ją nazwiemy i to będzie jakaś etykieta na końcu, która nie będzie nic robić. Okay. Ale jeżeli obszar jest niezerowy, no to chcemy dodawać. Więc do akumulatora dobierzemy sobie wartość tej komórki z pamięci, na którą wskazuje adres w rejestrze dptr i dodamy do tego akumulatora dziesiątkę.
Następnie trzeba uważać. Zagapiłem się. Mówimy o pamięci zewnętrznej, zatem używamy rozkazu MOV X. Teraz odstawiamy tą zwiększoną wartość na miejsce z akumulatora i przechodzimy do kolejnej komórki pamięci. Czyli inkrementujemy rejestr DPTR. No i teraz musielibyśmy napisać kolejną taką procedurę, ale możemy tutaj skorzystać, stworzyć sobie taką pętlę. Będziemy sobie chcieli wrócić do tego miejsca. Zaznaczmy sobie to jakąś etykietą, na przykład add10. No i teraz musimy mieć jakiś skok warunkowy, który skakałby do tego miejsca w programie. Użyję do tego rozkazu djnz, czyli decrement jump if not 0. I ten rozkaz przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy to rejestr, a drugi to etykieta, adres w programie. Czyli ten rozkaz będzie nam dekrementował R2, sprawdzał, czy jest różny od 0. I jeżeli tak będzie, jump if not 0, no to wróci. Jeżeli nam się wyzeruje, no to przejdziemy dalej, a dalej jest koniec naszego programu. Uruchommy go teraz i sprawdźmy, czy działa. Zrobiłem sobie tutaj podgląd pamięci zewnętrznej X na 8000 16 zapisane. Więc tak, teraz do rejestru DPTR wrzuciliśmy sobie ten adres tego bajtu, no i tam wrzucimy tutaj 10. I do akumulatora przerzucamy to i do tego miejsca w pamięci zewnętrznej. Teraz inkrementujemy DPTR, teraz on będzie wskazywał na ten bajt. Do akumulatora wrzucimy sobie wartość FF i wrzucimy do tego miejsca w pamięci. Ustawimy długość obszaru na 3, czyli nasze operacje będą obejmowały ten obszar, czyli 10 FF i 00. No i ustalimy adres początkowy na tą 10, czyli od tego miejsca tutaj będzie się zaczynał nasz obszar, na którym będziemy dodawać 10 na każdym bajcie. Się ustawia ta wartość. OK, teraz sprawdzamy, czy nasza długość obszaru jest niezerowa. No widzimy, że jest trójka, ale chcemy to sprawdzić. Zatem kopiujemy wartość rejestru R2 do akumulatora i sprawdzamy, czy jest on równy 0. Jeżeli będzie równy 0, to jest rozkaz jump if 0, przeskoczymy do tej etykiety na koniec naszego programu. Jak widać, widzimy my, nie jest on równy 0, zatem do takiego skoku nie dojdzie. No i teraz pobieramy sobie spod tego adresu pamięci zewnętrznej do akumulatora wartość. No tu jest to 10, tak? Dodajemy teraz 10 do tego akumulatora i odstawiamy tą wartość na miejsce. Inkrementujemy rejestr DPTR, przechodzimy do kolejnej wartości. I teraz zauważmy, rejestr R2 jest równy 3 i w tym rozkazie zdekrementujemy go do 2 i jump if not 0. Jeżeli będzie niezerowy, no to przejdziemy do tej etykiety, która jest tutaj. Jak widzimy, przeszliśmy do tej etykiety, a rejestr się zdekrementował. I wykonujemy dalej algorytm. Ten element programu w zasadzie można by przerzucić powyżej, no bo niepotrzebnie to cały czas sprawdzamy. To można by zoptymalizować pod tym względem. Już trochę się zagapiłem, dodając tą etykietę, że dodałem ją za wysoko, ale to nie powinno przeszkodzić w działaniu programu. Może na razie to pominiemy.
Zatem tak, pobieramy zwartość teraz FF do akumulatora. Pobraliśmy ją. Dodajemy dziesiątkę. Tu widać, że nastąpiło przypełnienie. To też objawia się flagą C, ale to nas w zasadzie teraz nie interesuje. Odstawiamy to na miejsce. Inkrementujemy DPTR. No i znowu zdekrementujemy R2. I jeżeli będzie różny od zera, to przejdziemy do etykiety. Zdekrementowaliśmy. Tu on jest ponownie różny od zera, to nas nie interesuje. Pobieramy 0, to jest trzecia element obszaru. Dodajemy dziesiątkę, odstawiamy na miejsce. Zostawiliśmy. Inkrementujemy DPTR. Teraz dekrementujemy, sprawdzimy jedynkę i odejmujemy jedynkę, będzie 0 i przechodzimy na koniec programu. No i tak jak tutaj wspomniałem, zagapiłem się na etykietę. Można przenieść w to miejsce, wtedy nie będziemy wykonywać tego niepotrzebnego sprawdzenia.